coś mnie w krzyżu strzyka. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufelka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się, mistrzu, weźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Wyglądacie mi na zmęczonych. Powinniście iść już do domu. No właściwie od 2 dni tak pijemy. Tak, dobrze prawisz, mistrzu. Czas do domu. Umięśnione masz pewnie znajome. Skoczymy do mnie? Skoczymy do mnie? Niech ich wszystkich dziki gon porwie. Ciężkie, szerokie koła, wóz kupiecki. Utopce i baba wodna, moje ulubieńcy.
Jadący samotnie przez Welen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Jedna paczka się zachowała. Nie wycofam nic magicznego. Nie mógł odejść daleko, ale co na to Kaira? Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To siona dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bykhanek Byn Kefil! Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia. Więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę zażarł Zeugl, który zalągł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Welen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Jestem wiedźminem, nie żigolakiem. Pochlebiesz sobie. Nie chcę gzić się z tobą po krzakach, tylko miło spędzić czas. Ale jak nie, to nie. No dobra, niech będzie. Czuję się zaszczycona. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Gwella Glan! Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa...
Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał. Gratuluję. Byłbyś świetnym jockeyem. Gdybym był pół metra niższy i dwa puty lżejszy. No tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników? Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłan z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam ci za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Velen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Czemu cię to interesuje? Bo rozumiem wagę badań, które tam prowadzono. W nieodpowiednich rękach ich wyniki mogłyby wyrządzić wiele złego. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy i policz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wystarczy. Keira? Chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie? Mitenki. Czyli jednak gramy w podchody, nie w chowanego. Szkoda. W butach akurat mogła zostać. Gdzie ten kopciuszek? Znalazłeś mnie. Gratuluję. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę.
Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zerikanii? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane Nafr. Keira, gdzie... Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłomnicy.